bardzo ucieszyliśmy się z nominacji do Paszportów Polityki Nagrody dla Młodych Twórców, choć nie jesteśmy najmłodsi, ale Pożar w Burdelu jest bardzo młody, ma 5 lat. Stworzyliśmy taki tandem twórczy, to znaczy Pożar w Burdelu można powiedzieć ma dwóch ojców. Jest to nowoczesna rodzina. Ale jest też tworem kolektywnym i aktorzy, muzycy, scenografowie, wszyscy to jakby tworzymy także razem. Jest to po prostu marka grupy, kolektywu twórczego. Myśmy chcieli po prostu stworzyć coś, dać Warszawie teatr, taki bardzo warszawski, nowoczesny. Max, prawda? Tak, ale chyba od razu zakładaliśmy, że będzie to trwało. No nie był to jednorazowy wygłup. Od początku było takie marzenie, założenie, no, że ciągniemy to, nawet jeżeli będą przeciwne wichry wiały nam w twarz. Ale ja bym dodał, że myśmy zaczęli w klubie na Chłodnej 25 i przez to, że ten klub przestał istnieć, Grzesiek Lewandowski musiał go zamknąć, ruszyliśmy w podróż. I to doświadczenie kruchości kultury w Warszawie i tego, że dramaturgia współczesna, współczesny teatr jest w jakiejś wiecznej wędrówce, szuka swojego miejsca, narodziła się ta formuła. Gdybyśmy mieli pewnie bezpieczny port, osadzilibyśmy się i byśmy stali się szacownymi mieszczańskimi artystami, być może. Czego sobie życzymy? No ja nie chcę. Wydaje mi się, że w tych czasach no po prostu ogromnie potrzebny jest dramat współczesny, bo język, który nadąża za tą rzeczywistością, nie tylko język literacki sprzed wielu, wielu lat, jest po prostu potrzebny, żeby móc reagować i dyskutować. A teatr ma w odróżnieniu od telewizji czy kina taką siłę, że może działać bardzo szybko. I myślę, że cieszę się bardzo, że spotkałem Maxa, że spotkałem genialnych aktorów, którzy jakoś tak otworzyli też taką przestrzeń, szansy na to, żeby tak działać po partyzancku, bo my po prostu jesteśmy chyba gotowi do spotkania z tą rzeczywistością i się jakoś nie boimy jej chyba, raczej nas fascynuje. Była taka historia, kiedy graliśmy spektakl Fabryka Patriotów, który był reklamowany jako show patriotyczny. Para młodych ludzi opuszczała halę Torwaru. Dziewczyna robiła awanturę chłopakowi, że przyprowadził ją na jakieś lewackie gówno, a ona liczyła na spektakl patriotyczny. Także odczuwaliśmy wtedy pewien rodzaj smutnej satysfakcji. Ale chcemy też takich widzów przyciągnąć i zatrzymać, dlatego namówiliśmy Burdel Tatę, lidera Pożaru w Burdelu, żeby założył partię polityczną. Chcemy być taką trzecią siłą, czy czwartą na scenie politycznej i wkrótce będzie ogłoszenie powstania Frontu Rozrywki Narodowej, takiej partii, która będzie się starała zjednoczyć naród przez rozrywkę. Pożar w Burdelu powstał z potrzeby serca, z potrzeby zgromadzenia i ekspresji zdefaworyzowanych artystów, którzy w systemie obecnym i ówczesnym teatralnym nie odnaleźli swojego miejsca. I dlatego ruszyliśmy z inicjatywą na Chłodnej 25. I rozwijamy ją i jesteśmy bardzo teraz zaszczyceni i trochę zmieszani, że z takiej ofowej, piwnicznej inicjatywy nagle stajemy się chyba mainstreamem. Już najwyższy czas, żeby dać dupy. Już najwyższy czas, żeby dać dupy.